piwo kraftowe w Polsce jest cały czas ekstremalnie tanie. W ogóle piwo w Polsce jest ekstremalnie tanie. To nie jest tylko specyfika Polski, bo to jest oczywiście też specyfika Czech czy Niemiec, ale jakbyśmy wyjechali poza te kraje typu Niemcy czy Czechy, to się okaże, że nagle piwo jest bardzo drogie. W Anglii, w Szwajcarii, we Francji, nie wiem, w Hiszpanii piwo naprawdę kosztuje sporo w porównaniu do cen piwa w Polsce. Ja słyszałem kiedyś taką tezę, czy taką, jak to powiedzieć, zasadę piwowara z Czech, który powiedział, że piwo za pół litra powinno kosztować kraftowe. Kraftowe piwo w Europie Środkowej powinno kosztować za pół litra 2 euro. Tyle. Cena 2 zł czy 3 zł za piwo, to jest w ogóle, nie powinna być żadną kotwicą. Niestety w polskim, u polskiego konsumenta jest kotwica, tak? 2 zł za piwo, za półlitrowe piwo. To jest absurd. Piwo kraftowe nie może kosztować 2 zł, czy nawet 2 razy, czy 3 razy tyle, bo to jest za mało. To jest wszystko za mało. Nie tylko sztosy muszą być drogie, ale piwo kraftowe musi być drogie, ale z, powiedzmy, trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że jego produkcja jest droga. Drugi powód jest taki, że jak ono jest drogie, to ono jest pozycjonowane, że jest lepsze. Trzeci powód jest taki, że tak naprawdę, jeżeli weźmiemy, nie wiem, kwestię surowców, poświęconego na to czasu i tak dalej, i tak dalej, to jest uczciwa cena. Po prostu nie da się wyprodukować taniej niż te przysłowiowe, tutaj przeze mnie przywołane 2 euro za pół litra.